Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bass boost pliku audio. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bonifacy, kłaniam się nisko i witam was w kolejnym odcinku z serii Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, a więc czas na kolejną porcję wiedzy moi kochani. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bass boost pliku audio. Co to jest bass boost? Zacznijmy od tego moi drodzy. Otóż jest to plik audio z oryginalną piosenką, powiedzmy, ale z podniesionymi wartościami niskich częstotliwości, co oznacza, że ten bas jest pełniejszy i dominuje tak naprawdę w takim pliku audio. I dzisiaj pokażę wam, jak zrobić właśnie taki bass boost, jak uzyskać taki efekt. Bardzo prosty sposób na to jest, moi kochani, i za chwilkę go poznacie. Otóż musicie sobie wrzucić na playlistę, zacznijmy od tego, utwór, który chcecie, że tak powiem, poddać działaniu tego efektu. Tutaj mamy utwór Miasto Fraz, to jest mój utwór, posłuchajcie. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Kilka lat wstecz wiedziałem, że mam chęć na to, by tu grać w grę. W oryginale ten utwór jest dosyć zbalansowany, co oznacza, że mamy jakąś tam harmonię pomiędzy różnymi pasmami częstotliwości, żaden nie dominuje. I dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bass boost, czyli po prostu jak uzyskać efekt zwiększenia aktywności niskich częstotliwości. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli macie taki plik, to wrzućcie go sobie na jakikolwiek insert na mikserze. Dajmy na to jedynkę, ponieważ w tej sesji nie ma nic innego. Wchodzimy w mikser i w tym momencie na kanale numer 1 aplikujemy korektor, którykolwiek tak naprawdę. Ja lubię korektor parametryczny z numerkiem 2, bo bardzo dobrze mi się go użytkuje, dlatego też ten korektor. A na kanale master warto sobie wpiąć, słuchajcie, Fruity Limiter. Fruity Limiter powoduje, że nie będziemy mieli w związku z podbijaniem niskich częstotliwości przesterów po prostu w pliku audio. I warto o to dbać, bo to też wpływa na wrażenia odsłuchowe. W tym momencie puszczamy sobie utwór. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. I teraz wystarczy chwycić sobie za tę jedyneczkę i podbić niskie częstotliwości. Zakres częstotliwości, który podbijacie, i wysokość, wartość tego podbicia ustalacie tak naprawdę sami, ponieważ to wszystko będzie zależeć od utworu, który chcecie, że tak powiem, poddać działaniu efektu bass boost. Gdy działam, wolę pogadać. Posłuchajcie, jak w miarę podwyższania tego parametru, podwyższania wartości tego punktu numer 1, będzie się zmieniać charakterystyka brzmieniowa w zakresie niskich częstotliwości. Posłuchajcie sobie, zmniejszymy, żebyście to dobrze słyszeli, i działamy. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Kilka lat wstecz wiedziałem, że mam chęć na to, by tu grać w grę. Dzisiaj to już mam gdzieś i pytam siebie, gdzie są moi znajomi. To oni napędzali mnie, z nimi stawiałem pierwsze kroki w grze. Byliśmy swoi, mogłem się zwrócić do nich. Spontaniczny akt. I podbijacie sobie tę wartość dokładnie do tego punktu, który chcecie. To jest pierwszy sposób. Za chwilkę zaprezentuję wam drugi. Dobrze, moi kochani. Drugi sposób. Sposób numer 2. Zrobimy bardzo podobną rzecz, tak naprawdę tylko inną drogą, troszeczkę bardziej okrężną, ale dzięki temu też wydaje mi się, że będziemy mieli większą kontrolę nad tym, co się dzieje z naszym plikiem. Moi drodzy, pierwsze co robimy, kopiujemy sobie nasz utwór i wstawiamy go na drugi track na playliście. Klikamy sobie tę małą ikonkę w tym miejscu. Zaraz wam ją dokładnie tutaj będziecie mogli widzieć. O, tutaj w tym miejscu. I klikacie opcję Make Unique, co oznacza, że ten plik będzie traktowany oddzielnie od tego wyżej, ponieważ nie będzie traktowany jako jego kopia. I teraz wchodzicie sobie we właściwości tego sampla, tego pliku, i zmieniacie kanał na 2. W tym momencie przechodzimy sobie do miksera i na kanale numer 1 ponownie aplikujemy Fruity Parametric EQ i odcinamy wartości niskie. W zakresie takim, myślę, dosyć rozsądnym, żeby ten utwór cały czas brzmiał w miarę dobrze, wyciszmy sobie ten drugi sample i posłuchajmy, jak to brzmi. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Kilka lat wstecz wiedział. Może mniej więcej gdzieś do tego poziomu. W tym momencie, słuchajcie, mamy odcięte niskie częstotliwości i ten drugi track jest nam potrzebny do tego, żeby przefiltrować tylko właśnie te niskie częstotliwości, natomiast odfiltrować wysokie. Tym samym to robimy, włączamy sobie na drugim kanale, na którym, przypominam, mamy ścieżkę z drugim plikiem, tak, audio, i odcinamy
wyższe częstotliwości, właściwie wysokie częstotliwości, zostawiamy tylko te niskie, które nas interesują w tym przypadku. I możemy sobie nieco podbić te niskie częstotliwości. Zobaczmy, jak to brzmi jako całość. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Kilka lat wstecz wiedziałem, że mam chęć na to, by tu grać w grę. Dzisiaj to już mam. Pamiętajmy, że na kanale Master cały czas mamy limiter, który dba o to, żeby na naszym utworze nie było żadnych przesterów. Gdy działam, wolę pogadać. Jak widzicie, dosyć mocno limituje sygnał, co oznacza, że mocno przekraczamy próg 0 dB. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Wiedziałem, że mam chęć na to, by tu grać w grę. Dzisiaj to już mam. Ale moim zdaniem, słuchajcie, ten utwór brzmi troszeczkę bardziej czysto, dzięki temu, że odcięliśmy niskie częstotliwości z jednego pliku, a w drugim je podbiliśmy. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Kilka lat wstecz wiedziałem, że mam chęć na to, by tu grać w grę. Dzisiaj to już mam gdzieś. I wartości tych wszystkich parametrów tak naprawdę, ich ustawienia zależą tylko i wyłącznie od waszych preferencji. Gdy działam, wolę pogadać jak w starej szkole. Więc w waszej gestii pozostaje, jak mocno podbijecie niskie częstotliwości. To tyle z mojej strony. Jeżeli ten film uznajecie, słuchajcie, za pomocny, jeżeli wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeżeli macie pomysły co odnośnie do tego, co mógłbym zrobić w kolejnych filmach, to możecie je wpisywać w sekcji komentarzy. Zawsze jesteście tam mile widziani. Mile widziani jesteście też na moim Facebooku i na SoundCloudzie. Linki do tych moich profili znajdziecie w opisie. A jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co pojawia się na kanale Selfmade Beats, to zapraszam gorąco do zasubskrybowania go. No i do kliknięcia przycisku powiadomień, tak? Czyli dzwoneczka przy przycisku subskrypcji. Wtedy nic was nie ominie. Słuchajcie, ja nazywam się Bonifacy. Było mi bardzo miło gościć was w kolejnym odcinku Selfmade Tips. Kłaniam się nisko i zapraszam w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się. Cześć.